Dziadku, musimy tam polecieć i pokazać mu wielbłąda. Nie, musimy pokazać Gwen, że one nie istnieją. Ale my lecimy do Egiptu. Serio? To my nie latamy w kółko bez celu? Może się tak zdawać, to długa podróż, ale mamy dobry czas, bo słoneczko świeci i nie ma... chmurek. Dziwne, to było bardzo nagłe. Ale nasz helikopter radę sobie da. Kto? Pomysł Bena. Daj mu szansę. Zawsze to lepsze niż Chloe. Wow! Czyli jest okej? Czy on nam się wyłączył? Silniki mają leciutką czkawkę. No dajesz, helikopterze. Co? Próbuję się przekonać. Mamy tryb awaryjny. Działa tylko to, co konieczne. To dobrze, że VIP zostało. Wybacz, ale nic z tego. Ale słabo! Zawsze są książki. W tej jest rozdział o wielbłądach. To jest dopiero nuda. Ben, heli coś nam zwalnia. Wyjdź i sprawdź, co z silnikami. Soki, słyszysz, dziadka? Nie mam czasu na dziwne teorie spiskowe. Patrz! Heli wygląda zupełnie normalnie. Wystarczy mi mocnych wrażeń. Hej, Ben, zostaw zewnętrze na zewnątrz. A kto by wypił tę wodę? No wielbłądy, mogą wypić ponad 100 litrów. Uważajcie, będą turbulencje. Chwyćcie się czegoś, teraz! Dobra, na szczęście najgorsze chyba za nami. Na razie. Bardzo dziwne. To wygląda, jakby chmury nas goniły. No jasne. Czyli wielbłądy nie istnieją, a burze gonią ludzi. To ciekawe. Dzieje się coś złego i mnie tu niepokoi. O, spróbujmy się nie martwić. To przecież jest jak każda przygoda, którą przeżyliśmy w gruchocie. Możemy nawet w coś zagrać. Tak na przykład poznawanie aut, wypatrywanie zwierząt, liczenie kruków albo świateł. Widzę oczyma. Ale niech Gwen nie gada o wielbłądach. Wiem, że kiedyś zaakceptujesz prawdę. Dobra, zróbmy to. Widzę swoimi małymi oczyma coś, co się na cecha zaczyna. Chmury? Coś, co się na M zaczyna. Ja tu już nic nie widzę. Ben, może teraz ty? Czy my mamy wycieraczki? A co? Ponieważ... To jak? Chyba, że... Tak. Teraz wszystko jasne, to ty chcesz mnie przestraszyć? Tylko dlatego, że nie wierzę w garbate monstra, które plują śliną? To nie ślina. A? U wielbłądów to kwas. Pochodzi z jednej z komór żołądka. Gwen, to jakieś obrzydlistwo. Idź stąd. Dobra. Na serio, wolę się gapić w pusty ekran, niż słuchać o tych twoich wizjach. Jak tam chcesz. Gwen, wiem, że znowu chcesz coś wymyślić o wielbłądach. Tak właściwie mówisz o kozach. Takich ze strasznych koszmarów. Może miałaś jakieś złe doświadczenia, ale nie chcę słuchać. Ben, co to za krzyk? Krzyczysz jak nienapojony wielbłąd na gorącej pustyni. Mogą nie pić całymi tygodniami. Woda! Tak! Woda pomoże! Kochana rodzinko, pójdę sobie obmyć wodą twarz bez powodu, bo ja pa! Czy on nie wariuje od myślenia o wielbłądach? Jest dobrze. Będzie dobrze. Bardzo dziwna akcja. To tylko ślimaczek dziadka.